do punktu 4.9 korekty zadań i podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe dzielnicy 17 w roku 2014. Jest to projekt zarządu dzielnicy. No proszę Państwa, no cóż, o tym mówimy i rozmawiamy. Ja przeczytam tylko pismo, które wpłynęło do Rady Dzielnicy z Urzędu Miasta Krakowa, Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. Szanowni Państwo, w związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa numer 2577 przez 2013 z dnia 4 września 2013 w sprawie wstępnego określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2014 informuję, iż na realizację zadań priorytetowych dla 18 rad dzielnic przydzielona została kwota 8 460 000 zł, to jest 470 000 zł do dyspozycji każdej z dzielnic. Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie bez zbędnej zwłoki stosownych korekt uchwał Rady Dzielnic rozdysponowujących powyższe środki na rok 2014. Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby Rady Dzielnic, które wcześniej podjęły decyzję o finansowaniu z puli środków priorytetowych zadań inwestycyjnych wieloletnich, miały na uwadze ten fakt. Przy dokonywaniu korekt uchwał konieczne jest również w przypadkach, kiedy Rada Dzielnicy przydzieliła maksymalną kwotę na zadanie komunikacja z mieszkańcami dzielnicy, obniżenie jej do kwoty 47 tysięcy zł, to jest zgodnie z procedurą do 10% kwoty przypadającej na jedną dzielnicę. Przypominam również, iż Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa zgodnie z paragrafem 10 zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2281 przez 2007 przekazuje do Wydziału Budżetu Miasta w terminie do 15 października roku planowania wykaz zadań priorytetowych planowanych do realizacji w 2014 roku stanowiący podstawę opracowania projektu uchwały budżetowej. Konieczne jest zatem dostarczenie do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa zaopiniowanych przez jednostki realizujące wniosków w czasie umożliwiającym dotrzymanie powyższego terminu, co pozwoli tym samym na umieszczenie zadań w projekcie budżetu na 2014 rok, podpisała pani dyrektor Kancelarii Beata Kowalowska. Ja tylko przypomnę Państwu, że my zgodnie też z pismem pani dyrektor Kowalowki, ale to chyba było w czerwcu, rozdzieliliśmy kwotę, która obowiązywała i obowiązuje w tym roku, czyli 530 tysięcy zł. Teraz obniżono tą kwotę do 470 tysięcy zł. W związku z tym musimy z czegoś zrezygnować, żeby wejść na tą kwotę 470 tysięcy złotych. Z drugiej strony chciałbym Państwa poinformować, że na posiedzeniu Komisji do Spraw Reformy Samorządu Terytorialnego, czyli w skrócie pana Dominika Jaśkowca, złożyłem taki wniosek o przywrócenie finansowania zadań priorytetowych dzielnic na poziomie roku bieżącego, czyli 530 tysięcy. Komisja zaopiniowała i przyjęła pozytywnie ten wniosek i przyjęła do dalszego procedowania. No ale tak naprawdę ile pieniędzy będziemy wiedzieli o tym na przełomie grudnia, stycznia, bo mniej więcej w tym czasie Rada Miasta uchwala budżet. Więc jeżeli się okaże, że nam dołożono, no to znów będziemy
dokładali. No, teraz obniżamy. I tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Dużo mówię, bo to jest projekt uchwały zarządu dzielnicy, który był opiniowany przez poszczególne tutaj komisje merytoryczne i dlatego proszę przedstawicieli komisji o wyrażenie opinii. Stasiu Walczak, Komisja Budownictwa. Pozytywnie, jednogłośnie przyjęła projekt w swoich punktach. Dziękuję. Komisja Kultury. Komisja Kultury jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję. Komisja Praworządności. Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego w punkcie pierwszym, wniosek czwarty Straż Miejska, wniosek piąty Straż Miejska i wniosek siódmy zakup dla szkoły aspirantów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Zdrowie również. Aha, bo tu jeszcze było zdrowie. Tak jest. I Komisja Zdrowia, koleżanka Madej, bardzo proszę. Wniosek numer 31 dotyczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Projekt uchwały zarządu, Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Kolega Zaleński, bardzo proszę. Ja mam dwa pytania dotyczące kształtowania tego budżetu na 2014 rok. Pan Przewodniczący, jak był na posiedzeniu tej komisji Jaśkowca, to czy padały jakieś propozycje, a jak padały, to jakie kwoty na przyszły rok? Bo teraz mamy, Pan zaproponował te 530 tysięcy, żeby zostało. A czy pozostali przewodniczący, czy radni miejscy? Z przewodniczących byłem tylko ja. Jeżeli chodzi natomiast o państwa radnych, no to miejskich oczywiście. Miejskich, oni pozytywnie się przychylili do tego, no i przynajmniej na wysokości tegorocznego budżetu mają to spróbować wprowadzić, ale to jest, proszę Państwa, cała procedura, bo to musi uchwalić Rada Miasta, więc w związku z tym kluby muszą zgłosić propozycje, później znając życie będą negocjacje prezydenta z radnymi miasta, no i później pewnie będzie pakiet poprawek w jednej autopoprawce pana prezydenta. No i w ten czas będziemy wiedzieli tak naprawdę, co z tego wyszło. No czy żadnej propozycji nie było kwotowych? To znaczy ja podałem propozycję. Nie, radnej miejskiej, o to mi chodzi. Nie słyszałem. Dobrze. To jest pierwsze. A drugie pytanie dotyczy właśnie wniosku numer 5 z pierwszego punktu. Tak. To jest to, co było z Bezpiecznego Krakowa. Była dyskusja na temat tych dodatkowych patroli na terenie dzielnicy, tak? Tak, to znaczy ja powiem, my tutaj z priorytetów obcinamy, natomiast bezpieczny w Krakowie został. No właśnie, to są inne. To są, wszystko rozumiem, dobra. Dlatego po prostu pewnymi rzeczami zarząd się kierował, takimi jak na przykład no, defibrylator, no to no, dobrze jakby był, no ale jak nie ma pieniędzy, to go nie będzie. No. Jeżeli chodzi o dodatkowe patrole, są w Bezpiecznym Krakowie. No właśnie, aspiranci pożarnictwa są w Bezpiecznym Krakowie, tam jest 5400. Więc dlatego tutaj, no gdzieś trzeba było obciąć. Tym żeśmy się kierowali. Koleżanka Kruście, bardzo tak, proszę. Z tym obcinaniem ja chciałam podziękować bardzo zarządowi, bo to była niezła żonglerka i próba właśnie wyjścia z tej trudnej sytuacji. I tak jak wiem, Państwo na komisji się wypowiadali, że bardzo mądrze i trafnie zostały wybrane te punkty, z których można było zrezygnować na dzień dzisiejszy. Oczywiście jakby te pieniądze były, te zadania mogły być realizowane, ale mimo to uważamy, że wspaniale zarząd wybrnął z tej trudnej sytuacji. Dopowiadając, powiem, że oświaty żeśmy nie ruszyli. Dlatego chwalił. Dlatego chwalił. Przewodnicząca, że oświata została prawie cała. Ja dziękuję. A ja adwokat.
głosem o świecie powiem, że mnie serce boli, że aspiranci nie mają 10 tysięcy. No to mnie też boli, tak, mnie też boli. Nie, nie, ale to mi się bezpiecznie... nie, nie, nie. Ale mają z bezpiecznego Krakowa. No dobrze, że no w tym roku dostali z bezpiecznego Krakowa, ale oni pochłoną, ile by im się nie dało. No i łykną wszyscy, dam do siatę. Bo w świecie jak się spali. Nic skąd. Dobrze, ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. No to dziękuję za dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wandericzu, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu uprzejmie.